Szanowni Państwo, witam serdecznie. Czas przyjrzeć się widokowi, a raczej temu, co mamy w menu View. Otóż mam tutaj taką prostą scenę, na której stoi kilka garnków z glazury, a menu, o którym chciałem powiedzieć, znajduje się w widoku 3D w pozycji View. Mamy tutaj kilka opcji, które warto rozumieć, a niektóre z nich nie są wcale takie oczywiste. A więc pierwsza opcja to jest Toggle Toolbar. I w tym momencie, jeżeli wciśniemy klawisz T, to zniknie nam lub pojawi się ten widok narzędzi, które mamy zwykle po lewej stronie. Jest to dosyć oczywiste. Następna opcja, którą tu mamy, to jest toggle sidebar. Sidebar, jak każdy inny sidebar, jest po boku, ale w tym momencie pojawia się po prawej stronie i to jest klawisz N. Można oczywiście sobie te klawisze w konfiguracji pozmieniać. Mamy dodatkowo opcje, taką jak frame selected oraz frame all. I to są dosyć ważne opcje. Jeżeli macie na przykład jakiś widok i chcielibyście na którymś obiekcie skupić uwagę, ale coś czujecie, że ten widok nie obraca się zgodnie z waszymi potrzebami, ponieważ na przykład obraca się wokół innego obiektu, to wtedy można zaznaczyć obiekt, który nas interesuje, na przykład ten kubeczek, i nacisnąć kropkę na klawiaturze numerycznej. W tym momencie następuje takie lekkie przesunięcie ekranu i od tej chwili obroty odbywają się już wokół tego konkretnego obiektu. Oczywiście, jeżeli zaznaczę jakiś inny obiekt, to może być tak, że obroty będą wokół tego obiektu nadal i wtedy nie będzie nam pasował obrót wokół tego obiektu, który zaznaczyłem. Jednak u mnie jest włączona opcja Rotate Around Selection, w związku z tym zawsze obracam widok wokół obiektu, który akurat zaznaczę. Jest to dosyć wygodne. Jeżeli chcielibyście taką opcję włączyć, należy wejść do konfiguracji. Powinniśmy poszukać sobie czegoś takiego jak panel Navigation w konfiguracji i włączamy opcję, która nazywa się Orbit Around Selection. Dodatkowo można włączyć sobie jeszcze opcję Trackball, jeżeli chcecie. O tym mówiłem w materiale dotyczącym konfiguracji. Następna opcja, którą mamy w menu View, to jest opcja Frame All. Jest to opcja przydatna wtedy, kiedy nie widzimy całej sceny, a chcielibyśmy zobaczyć wszystkie obiekty, które mają włączoną widoczność. Naciskamy wtedy klawisz Home na klawiaturze i Blender ustawia widok w taki sposób, aby widoczne były wszystkie obiekty. Czasami te obiekty mogą być od siebie tak daleko, że przestaną być widoczne. Jeżeli na przykład odsunę się od sceny tak daleko, że ona zniknie, to nie będę widział nawet fragmentu siatki, tylko jakiś taki wąski pasek. Jeżeli takie coś nastąpi, to w tym momencie znaczy to, że jestem zbyt daleko i wtedy należy kombinować. Możemy na przykład zaznaczyć sobie jakiś obiekt z outlinera, na przykład ten tekst tutaj albo kopię, ewentualnie jakiś tam bezier circle czy coś takiego i wtedy możemy wcisnąć kropkę na klawiaturze numerycznej, aby się przesunąć do tego obiektu, a następnie się trochę z widokiem odsunąć. Wtedy też będziemy mieli jakąś szansę zobaczenia przynajmniej części obiektów na scenie. Kolejna opcja, którą mamy w menu View, to jest Perspective Orthographic. Jest to opcja, o której już wspominałem zapewne nieraz. Jest to opcja, która przełącza po prostu widok perspektywy albo widok ortograficzny. Gdy wcisnę piątkę, zmieniam ten widok na taki, w którym wszystkie osie siatki są do siebie równoległe. No i w związku z tym nie ma tutaj perspektywy. Obiekty wydają się wtedy trochę zdeformowane. W przypadku perspektywy, jeżeli włączę taką opcję, to mam silne deformacje wynikające właśnie z perspektywy, ale też scena wygląda troszeczkę bardziej naturalnie. Następna opcja to jest opcja Local View. Jest to opcja, którą przełączamy sobie za pomocą ukośnika znajdującego się na klawiaturze numerycznej. I teraz, jeżeli wybiorę sobie jakiś obiekt do pracy, taki, nad którym chciałbym chwilę się zatrzymać i nie chciałbym, aby przeszkadzały mi wszystkie inne obiekty, które mam na scenie, to naciskam po prostu ukośnik i w tym momencie jestem w widoku lokalnym, co jest pokazywane tutaj przez to słowo local. W tym momencie mogę pracować normalnie nad swoim obiektem, a jeżeli chcę z takiego widoku wyjść, w tym momencie ponownie wciskam guzik ukośnika i w tym momencie jestem w normalnym widoku. W ten sposób można pracować tylko z ubranymi częściami sceny. Nawet jeżeli kilka obiektów zaznaczę, to w widoku lokalnym one oczywiście będą widoczne. Kolejna opcja, którą tutaj mam, to jest opcja związana z kamerami i teraz jest dosyć ciekawa ta opcja, ponieważ mam tutaj już jedną kamerę. Ta kamera stoi sobie w tym miejscu, gdy ją zaznaczę, to widzicie, że patrzy troszeczkę na scenę. Widok z kamery jest mniej więcej taki, jeżeli włączę dodatkowo wyświetlanie widoku sceny, to zobaczymy, że całkiem nieźle wyglądają te naczynia, jest pewna głębia ostrości, są jakieś efekty i mogę nawet włączyć sobie jakąś tam animację, która będzie pokazywała mi różne obiekty. Tak czy inaczej, to jest widok z aktywnej kamery. Jeżeli dodam sobie do sceny jakąś nową kamerę, na przykład gdzieś w tym miejscu, musiałem tutaj kliknąć prawdopodobnie za pomocą kursora i wtedy wstawić w to miejsce kamerę, to jeżeli chciałbym ustawić sobie tą kamerę jako aktywną, cokolwiek miałoby to oznaczyć, to wtedy wybieram sobie to menu, wybieram Cameras i ustawiam Set Active Object as Camera.
i w tym momencie ta kamera będzie aktywna. Niewiele oczywiście z niej widać, ponieważ patrzy w złą stronę, ale jest kamerą aktywną, a ta, która była poprzednio aktywna, już aktywną kamerą nie jest. Trzeba przy tym uważać, ponieważ mogę sobie na przykład zaznaczyć jakiś obiekt, który jest tak naprawdę niczym innym, jak tylko obiektem na scenie. I taki obiekt również mogę ustawić niechcący jako obiekt aktywny, jako kamera. No i wtedy co będę widział? Jak ten obiekt jest zwrócony? Mogę mieć jakieś dziwne zachowania na scenie i nie jest powiedziane, że będzie to fajne. Więc pamiętajcie, jeżeli chcemy ustawić obiekt aktywny jako kamerę, zaznaczam, wybieram z tego menu. Oczywiście jest na to skrót Ctrl Numpad 0, więc może po prostu ustawię swoją starą kamerę jako aktywną i to załatwi sprawę. Przynajmniej w tej scenie będę widział wszystko tak jak należy. Kolejna opcja, która tutaj jest w kamerach, to jest coś takiego jak aktywna kamera. I to jest opcja, która przełącza się do aktywnej kamery lub wychodzi z widoku aktywnej kamery. W tym przypadku mam taki normalny widok 3D, w którym widzę swoją scenę. Obecnie jest w nim zaznaczona kamera, ale nie musi tak być. Na przykład mogę zaznaczyć ten plane albo nawet moją kamerę nieaktywną. Jeżeli teraz wcisnę 0 na klawiaturze numerycznej, przełączam się do widoku aktywnej kamery. Koniec, kropka. Żadna filozofia. Oczywiście ponowne wciśnięcie tego klawisza wychodzi z tego widoku. A więc jest to zwykłe przełączenie się w kamerę i zerknięcie, co przez nią widać. Następna opcja to jest Viewpoint. I to jest dosyć ważna opcja, ponieważ ona pozwala obserwować scenę 3D, w której pracujemy, na różne sposoby. Na przykład, tak jak wspomniałem, Numpad 0 to jest widok z kamery. Ale mamy również inne cyferki, na przykład 7, 1 i 3. Te cyferki przełączają się w różne rodzaje widoku. Jak wcisnę 1, to widzę scenę od przodu. Przód jest właśnie tu, gdzie teraz właśnie stoję i patrzę. Natomiast mogę spojrzeć na scenę z góry, wtedy widzę wszystko z góry, albo od prawej strony. Jestem troszeczkę przesunięty względem środka, ale to nie szkodzi, to jest prawa strona. Jeżeli włączę sobie dodatkowo brak perspektywy, czyli widok ortograficzny, to będę widział scenę w takim matematycznym wyrównaniu do siatki. Widok od przodu wygląda w ten sposób. Widok z góry jest taki, więc widzę pełną geometrię i to, jak obiekty względem siebie są ustawione, co w przypadku patrzenia pod kątem na przykład takiego już jest trudniejsze i trudno mi ocenić, czy te obiekty stoją idealnie na przykład na tej powierzchni lub czy są idealnie w jednej linii. Natomiast w takim widoku od góry jest to dosyć proste. Mam także możliwość przełączenia się do widoku od dołu, wtedy wciskam 7, tak jakbym chciał patrzeć od góry, ale z kontrolem i wtedy widzę scenę od dołu, albo scenę od lewej strony, albo scenę od tyłu. Tak wygląda moja scena od tyłu. Muszę przyznać, że prawie tak samo dobrze jak z przodu. Tu jest jej widok z przodu. Tak więc do tego celu służą właśnie te opcje zebrane w menu Viewpoint. Następne opcje, które mogę sobie tutaj znaleźć, to są opcje związane z nawigacją. No i tutaj, jak widzę, jest sporo różnych rzeczy, na przykład takie jak orbitowanie wokół zaznaczonego obiektu, ewentualnie przekręcanie jego widoku i jeszcze inne rzeczy. Więc popatrzcie przede wszystkim na te klawisze, które tutaj są, łatwo je zapamiętać. To są opcje, które będą się często przydawać, no i możemy wypróbować niektóre z nich. Na przykład widzimy, że parzyste cyfry będą nam wykonywały taką operację jak orbit. A więc spróbujmy, zaznaczę sobie może ten środkowy kubeczek i nacisnę 4. I to jest rotacja sceny dookoła tego obiektu. Teraz naciskam 6, jest to orbitowanie w drugą stronę, 8 orbituje w takiej osi, no i oczywiście 2 w osi odwrotnej do 8. Teraz jeżeli wcisnę 9, to mam rotację jakby z drugiej strony. Jest szybkie przekręcenie widoku na stronę, która jest po prostu odwrotna do tej, którą miałem. Teraz mam front, teraz mam back. Front, back. A jak będę miał widok od góry, to zamieniam się na widok od dołu. To właśnie robi klawisz taki jak 9. Trzeba przyznać, że bardzo przyjemne, bardzo przydatne narzędzie. Teraz inne opcje, które są tutaj, możemy zobaczyć, jakie mają skróty. To są opcje związane z rotacją i to jest Shift Numpad 4 i Shift Numpad 6. Tak samo mamy także jeszcze panning, czyli z kontrolem te same opcje. Wypróbujmy może ten roll left i roll right. Jeżeli wcisnę shift i 4, w tym momencie moja scena obraca się w osi mojego wzroku, czyli prostopadle do osi przybijającej ekran. Jest to po prostu możliwość obrócenia sceny w taki sposób, żeby mi pasowało oglądanie obiektu. Teraz, jeżeli wezmę kontrol i zacznę przesuwać na przykład 4, znaczy wciskać albo 4, albo 8, albo 8, albo 2, albo 6, to w tym momencie robię tak zwany panning i to jest zwykłe przesuwanie się w płaszczyźnie ekranu. To samo mogę zrobić, oczywiście wciskając shift i kółko myszy. Wtedy mogę przesuwać sobie wygodnie scenę w każdą stronę, ale jeżeli nie miałbym myszki, to mogę kombinować z klawiaturą numeryczną. W opcjach panningu mam jeszcze takie coś, jak na przykład zoom in i zoom out. To jest numpad plus, numpad minus, a więc bez żadnego problemu mogę sobie przybliżać scenę lub oddalać, ale mogę robić to samo kręcąc kółkiem myszy. To już znamy prawdopodobnie. I mam jeszcze taką opcję, która tutaj wygląda jak zoom kamera one to one. No i teraz ta opcja jest nieaktywna.
Mam także coś takiego jak zoom border i jeżeli chciałbym powiększyć sobie fragment tej sceny, na przykład zobaczyć, co siedzi w tym zielonym kubeczku, to naciskam Shift B i w tym momencie, w tym zaznaczeniu włosowym, mogę zaznaczyć pewien fragment sceny i tę scenę sobie powiększam. Ten fragment sceny chcę sobie obejrzeć, no i właśnie teraz mogę go oglądać. Tak to właśnie mniej więcej wygląda. Mogę się oczywiście oddalić już później normalnie. Teraz opcja zoom kamera 1:1. Jeżeli wybiorę sobie widok kamery, w tym momencie będzie aktywna i teraz mogę ustawić sobie powiększenie takie, jak widziałaby rzeczywiście kamera. To jest powiększenie 1:1 w tym momencie. Następna opcja, którą tutaj możemy znaleźć, to jest Fly Navigation i Walk Navigation. Kiedyś w Blenderze te opcje włączało się z pomocą klawisza Shift F. Teraz ten klawisz został usunięty. Jeżeli wezmę sobie Fly Navigation, a jestem w widoku kamery, no to niestety mam tutaj informację smutną, że niestety mogę latać kamerą tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kamera nie ma żadnych constrainów. No i niestety ta kamera ma constrainy, ponieważ ona jest przywiązana jakby do tego obiektu empty, który siedzi wewnątrz kubeczka, który się obraca i powoduje, że kamera wokół niego się obraca, co dzięki temu daje nam takie złudzenie animacji. Ale ponieważ ta kamera ma już jakieś więzy nałożone na siebie, to wykorzystam tą drugą kamerę, którą dodałem, która jest pusta. Oczywiście uaktywnimy ją przez Ctrl 0 na numeryce i teraz spróbujemy włączyć tą opcję, która jest tutaj, która się nazywa Fly Navigation. Ta kamera nie miała żadnych, że tak powiem, ograniczeń. Teraz, jeżeli spróbuję pociągnąć mysz w górę, zauważcie, to ta kamera zacznie się przesuwać. A więc mogę sobie delikatnie wybrać kierunek, na który patrzę i widzę od dołu tą moją scenę, na której stoją te moje kubki. Spróbuję teraz polecieć trochę do przodu poprzez naciśnięcie klawisza W i zobaczcie, zaczynam lecieć do przodu. Działa tutaj nawigacja WSAD i dodatkowo poziom myszy, który teraz jest skierowany w takim miejscu, że jest na środku, powoduje, że nie skręcam, ale jak tylko zacznę przesuwać się myszą gdzieś w stronę krawędzi kamery, to w tym momencie ta kamera wykona jakiś obrót i będzie skręcać. Im szybciej, im dalej się przesunę, tym ona będzie gwałtowniej reagować. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. Mogę sobie po swojej scenie latać, lecę teraz do góry, teraz do dołu. Teraz mogę wcisnąć S, aby się cofać. Mogę także ruszać się delikatnie kółkiem myszy, a więc jeżeli pokręcę kółkiem do przodu, to będę miał coraz większą prędkość w tym locie naprzód. Teraz mogę kółkiem pokręcić w dół, mogę ewentualnie wcisnąć S, W i zatrzymać kamerę, no i ustawić ją w taki sposób, aby widać było tą moją scenę. Jeżeli skręcę kamerę w prawo i nacisnę teraz klawisz A, to będę wykonywał strafing, czyli coś, co znamy z gier. W tym momencie mogę bardzo precyzyjnie latać kamerą po scenie i sobie ją ustawić w taki sposób, jaki mi odpowiada. Zmiana ruchu, kierunku ruchu na przeciwny powoduje, że kamera się zatrzymuje i wtedy mogę ją dokładnie zatrzymać. Cofnę się teraz trochę, nacisnę raz do przodu, zatrzymałem ją i teraz wyjście z tego trybu jest wtedy, kiedy wcisnę lewy klawisz myszy. Wcisnąłem go przed chwilą i oczywiście wszystko się ustawiło tak, jak powinno się było ustawić. Więc jeżeli chciałbym taki tryb mieć na stałe, to może warto jest zrobić coś takiego, że wezmę sobie menu view, wezmę nawigację i przypiszę sobie nowy skrót do tego latania kamery i przypiszę może taki skrót, który był w starym Blenderze. Więc byłoby to prawy klawisz tutaj, assign shortcut i wybieram sobie klawisz Shift F. Shift F włączało mi w tego typu nawigację kamery. Jednak aby ten skrót pozostał już na zawsze zapisany w konfiguracji, muszę na chwilę otworzyć sobie konfigurację i nacisnąć guzik Save Preferences. W tym momencie zostanie zapisana ta konfiguracja i następne uruchomienie Blendera będzie już to pamiętało. Przyznaję, że jest to bardzo wygodna opcja, no i oczywiście warto jej używać. Proszę bardzo, moment i mam ustawioną kamerę dokładnie tak jak chcę, zwyczajnie latając nią po widoku. Myślę, że tę opcję już wyjaśniłem. Więc może teraz przejdziemy sobie do czegoś takiego jak Walk Navigation. Walk Navigation jest to dokładnie to samo. Jeżeli włączę tego typu opcję, no to niestety nie będę miał tutaj za dużo możliwości, ale mogę teraz w zatrzymanej kamerze naciskać klawisze WSAD i po prostu się przesuwać. To jest takie statyczne latanie i to było przez długi czas w Blenderze również włączone jako aktywne. Więc tutaj niestety już mam tylko chodzenie, ale zależne od tego, czy wciskam jakiś klawisz, czy go nie wciskam. I jest to widok taki troszeczkę bardziej może łatwy do ustawienia, nie taki płynny jak ten ostatni. Mogę zajrzeć do michy, albo nawet wejść do tej miski i teraz stoję sobie wewnątrz takiej wielkiej michy i patrzę na obiekt, który widzę gdzieś tam w widnokręgu. Jeżeli próbuję się jeszcze raz cofnąć na przykład, no wezmę sobie teraz Shift F, to tylko kółkiem myszy pokręcę, jestem już poniżej tego widoku. Więc tutaj nawigacja wymaga pewnej wprawy i jakiejś takiej ostrożności. Tak to wygląda i jednocześnie widzę, że kamera wylądowała wewnątrz mojego talerza.
chyba nie będę wam życzył smacznego. Szanowni Państwo, teraz następne opcje. Mam Navigation omówione, teraz Align View. Jest to dosyć dziwna opcja, ponieważ można za jej pomocą wyrównywać sobie widok do różnych, że tak powiem, obiektów, a zwłaszcza to konkretne menu. Weźmy na przykład, zaznaczmy tę misk, która tutaj jest. Jeżeli wezmę sobie teraz opcję taką jak Align View, to mogę wybrać sobie na przykład Top. I w tym momencie mój widok został wyrównany do powierzchni miski, tak żeby widzieć tę powierzchnię od góry. Jeżeli miałbym jednak taki obiekt jak ta miska, na przykład skopiowany, zrobiłem tutaj kopię i przekręcę taką miskę na przykład w ten sposób i teraz wybiorę sobie to polecenie Align View, to w tym momencie ustawiam się tak, żeby miskę widzieć jakby od góry miski. Czyli jestem teraz jakby z góry tej miski lokalnie, ale to oczywiście powoduje, że przekręca mi się cały widok. Tego typu opcje można włączyć naciskając Shift 7. To jest dokładnie taka sama opcja. Ewentualnie Shift Control 7, aby znaleźć się od spodu takiej miski. Niezależnie od tego, jak ona jest ustawiona. Mówię tutaj oczywiście o dowolnym obiekcie. Miska jest tylko przykładem. Jeżeli chciałbym ustawić się na prawo od miski, wciskam Shift 3 na klawiaturze numerycznej, albo jak chcę się ustawić od frontu, jakikolwiek by on nie był, wciskam Shift 1. Oczywiście te wszystkie skróty działają również z klawiszem Control. I możecie popatrzeć, jak to wygląda. Align View. I mam tutaj top, bottom, front, left, right i tak dalej. Na to są podane skróty, więc jeżeli robię jakąś skomplikowaną edycję, a obiekt nie jest ustawiony idealnie równo w siatce, to nadal mam możliwość ustawienia się nad tym obiektem, albo obok niego, albo od jego przodu. Gdziekolwiek by ten przód był. Teraz mogę zrobić jeszcze jedną opcję. Oczywiście tu już jest inna opcja w menu. Zaznaczmy sobie tą kamerę. Ona już jest aktywna z tego, co widzę, czyli dobrze. Ustawmy sobie teraz widok, który byłby na przykład widokiem o takim. I powiedzmy, że chciałbym mieć kamerę właśnie w takim widoku ustawioną, dokładnie tu. Ale żeby tę kamerę przesunąć, musiałbym wykonać dużo różnych operacji i niekoniecznie taki sam widok mógłbym uzyskać. Więc mogę użyć opcji, która jest w menu View. Nazywa się Align View i to jest Align Active Camera to View. Czyli teraz wyrównuję sobie do mojego widoku aktywną kamerę. Czyli ona ustawia się dokładnie w ten sposób, jak miałem ustawiony widok. I dzięki temu mogę mieć ją już w zasadzie wstępnie ustawioną. Jeżeli manipuluję swoim widokiem, wybiorę jakiś ekstra widok, to takie coś łatwo tutaj sobie włączyć. Mogę sobie także zrobić coś takiego jak Align Active Camera to Selected. Oczywiście wtedy dotyczy to tylko zaznaczonych obiektów, bez zwracania uwagi na resztę sceny. Mam także coś takiego jak Center Cursor, Cursor and View All. Jest to operacja Shift-C, którą już znamy. Jeżeli kursor przestawię gdzieś indziej i chcę go wycentrować i jednocześnie zobaczyć wszystko, wciskam Shift-C i mam pokazane wszystko, jednocześnie wycentrowany jest kursor. Mogę sobie także stąd wybrać coś takiego jak Center Cursor and View All. To już opowiedziałem. Jest Center View to Cursor. Więc w tym momencie mój widok jest centrowany na kursorze. Jeżeli się odsunę i wybiorę taką opcję, zobaczmy jaki będzie efekt. Center View na kursorze i już. Więc jestem w tym miejscu tam, gdzie byłem. Jeżeli będę dosyć daleko i będzie ta scena gdzieś odsunięta, w tym momencie mogę taką opcję próbować zawołać, żeby się po prostu odnaleźć. I już widzę, że jest tam gdzieś moja scena. W tamtym kierunku trzeba powiększać się. Przynajmniej jeżeli chodzi o zoom myszki. Następne opcje, które tutaj są, to jest View Lock to Active, ewentualnie View Lock Clear. I tutaj chodzi o to, że mogę zablokować sobie widok sceny do aktywnej kamery. Jeżeli ta kamera stoi teraz w tym miejscu i oczywiście jestem w widoku tej kamery i podoba mi się, że to jest tak i chciałbym ten widok przekręcić, ale kamerę pozostawić dokładnie w takim widoku jak teraz, no to to jest coś odwrotnego niż miałbym na przykład możliwość rozglądania się tą kamerą na wszystkie strony. Więc to jest jedna opcja. A teraz druga opcja to jest manipulowanie samym widokiem, co oczywiście przestawi mi kamerę. Popatrzcie, jak to działa. Jeżeli wybiorę taką opcję, to w tym momencie włączam View Look to Active, ale aby to działało, bo zobaczcie, teraz ruszę tylko i wyskakuję z widoku kamery, więc aby to działało, to muszę być w widoku kamery oczywiście i dodatkowo jeszcze w panelu narzędzi muszę sobie włączyć Lock Camera to View. Jeżeli takie coś zrobię, to w tym momencie ruszam sceną, obracam ją, przesuwam, a widok kamery pozostaje dokładnie w tym samym miejscu. Mogę także spróbować zaznaczyć któryś z tych obiektów. I teraz rotuję wokół niego, a kamera pozostaje cały czas jakby zablokowana względem mojego widoku i mogę sobie po prostu ustawić widok tak, jak mi to pasuje, korzystając z normalnych narzędzi do ustawiania widoków. Ten talerz może powiem mu do widzenia, żeby nas nie rozpraszał. Oczywiście wybranie tej opcji powoduje, że nie włącza się ta opcja jakby blokady bezpośrednio. Jest tutaj tylko jakby wybrana kamera, która będzie w tym widoku respektowana, jeżeli taką opcję załączę. Mogę oczywiście wybrać sobie stąd teraz opcję View Lock Clear i w tym momencie znika ta kamera wybrana jako obiekt obserwujący scenę. Więc jeżeli teraz ruszę, to wyskoczę z tego widoku kamery. Następna opcja, którą mamy w tym menu,
Jest to opcja związana z widocznością regionów. Jest to narzędzie, które pozwala ograniczać widoczność tylko do pewnych stref. Jednak aby na przykład clipping region było respektowane, muszę przejść do normalnego trybu widoku, nie tego takiego półrenderowanego. I teraz, aby zaktywować taką opcję, naciskam klawisze Alt-B. Alt-B pozwala mi zaznaczyć pewien obszar sceny, który mnie interesuje i robię to z bieżącego widoku i w tym momencie widzę tylko te elementy, które w tym widoku były zaznaczone. Jeżeli przekręcę swoją scenę, to pojawi się na niej taki ciemny pas widoczności, który poprzednio zaznaczyłem i teraz wszystko, co tutaj mam, dotyczy tylko tego wybranego wycinka przestrzeni. Całej reszty nie widać. I teraz można się nieco zdziwić, ponieważ jest tutaj taki niewielki błąd w tej opcji, który pewnie niedługo będzie usunięty. Mianowicie, jeżeli chciałbym wyjść z tego trybu, to mam tutaj coś takiego jak View Regions i jest Clear Render Region, Ctrl-Alt-B. W tym momencie nie mam żadnego klawisza, który mi usunie ten Clipping Region. Ale aby takie coś zrobić, naciskam jeszcze raz klawisz Alt-B i w tym momencie znika poprzednio zaznaczony obszar. Kolejna opcja, szanowni państwo, to jest opcja związana z tym, w jaki sposób można oglądać sobie region albo obszar, który chcemy zobaczyć w postaci wyrenderowanej. Jeżeli wybiorę sobie taką opcję, to za pomocą wskaźnika włosowego mogę wybrać elementy, które powinny być widoczne na renderze. Mogę nawet sterować wielkością tego obszaru, co poprzednio w starym renderze nie było możliwe. No i teraz, jeżeli będę chciał zobaczyć podgląd renderowany tych elementów, które sobie tutaj zaznaczyłem, to muszę się przełączyć do Cycles, ponieważ tylko w Cycles taka opcja działa. Wybieram sobie teraz podgląd renderowany i proszę bardzo, w tym miejscu widzę, że rzeczywiście jest to podgląd renderowany. Cała reszta jest ignorowana na scenie. Jeżeli taki obszar chcę wyłączyć i jestem w normalnym widoku 3D, a nie w widoku kamery, to mogę wcisnąć sobie tutaj taki guzik, otworzyć panel i mam tutaj taką opcję jak Render Region. Wyłączam i w tym momencie mam renderowany już cały obszar, a więc nie mam żadnego ograniczenia. Oczywiście będzie to troszeczkę wolniej działało. Mogę także wykorzystać taki render region i wyłączyć go za pomocą kombinacji Ctrl-Alt-B. W tym momencie jest to samo. Ale różnica jest, jeżeli jestem na przykład w widoku kamery. Jeżeli teraz wcisnę sobie i włączę Ctrl-B, to jest to zupełnie inny rodzaj render region, który będzie na renderze pozostawiał mi miejsca przezroczyste, ewentualnie czarne, jeżeli tam nic się nie renderowało. Renderuje się tylko zaznaczony obszar i tej opcji już nie wyłączam za pomocą opcji dostępnej dla widoku 3D. Taką opcję mogę znaleźć już tylko i wyłącznie w panelu, w którym mam ustawienia Cycles. I to są ustawienia tam, gdzie jest zakładka Dimensions. Wyłączam w tym momencie ten podgląd za pomocą Render Region checkboxa znajdującego się pod rozdzielczością. I w tym momencie mam renderowany cały obszar ekranu, tak jak widać, na przykład tą miskę tutaj. Jeżeli chciałbym, żeby ten render region pozostał, mogę na przykład włączyć sobie Ctrl-B i w widoku kamery objąć zaznaczeniem całą kamerę. W tym momencie Blender wie, że widoczna część to jest tylko ta, która jest w kamerze i mam render region dostosowany do wielkości mojej kamery, a więc nie renderuje się w widoku kamery nic poza kamerą, czyli tym, co kamera widzi. Jest to po prostu oszczędzanie mocy obliczeniowej i też ułatwia trochę pracę, więc takie coś można mieć włączone na stałe i nie będzie to niczemu przeszkadzało. Kolejną opcją, którą możemy wybrać sobie z menu, jest opcja Play Animation. I robi się to za pomocą spacji. Odtwarzanie animacji w ten sposób jest możliwe oczywiście tylko wtedy, kiedy jest animacja. W przeciwnym wypadku na scenie nic się nie będzie ruszało, a wy zobaczycie jedynie, że wskaźnik bieżącej pozycji będzie się po prostu przesuwał. Gdy wcisnę spację, przesuwa się wskaźnik bieżącej pozycji, jednocześnie ruszają się ewentualnie jakieś animowane obiekty. W tym przypadku jest to po prostu rotacja kamery. Jeśli do niej przełączę, to w tym momencie widzę, jak wygląda moja scena z punktu widzenia kamery. No i ponieważ kamera się obraca, to również moja scena jest animowana w pewien sposób. Tak to wygląda, przynajmniej jeżeli chodzi o uproszczony widok w Eevee. Teraz, jeżeli chciałbym zobaczyć coś więcej, to na przykład w przypadku renderowania z widoku takich obiektów, mogę je wyrenderować za pomocą tego menu View i za pomocą polecenia Viewport Render Image. Bam! Jeżeli zrobię coś takiego, mam wyrenderowany widok 3D. Najpiękniej to on nie wygląda, ale jest to bardzo szybkie. Jeżeli potrzebuję dla celów poglądowych wyrenderować cokolwiek w ten sposób, no to proszę bardzo, jest taka możliwość. Wciśnięcie Escape zamyka jakby ten widok, a jeżeli chciałbym do niego wrócić, to mam tutaj render i jest coś takiego jak View Render, F11. Wciskam F11 i mam jeszcze raz ten sam widok. Teraz jeżeli chcę zobaczyć wyrenderowaną animację, to wybieram sobie z tego menu Viewport Render Animation i w tym momencie renderuje mi się animacja. W tym przypadku oczywiście bez sensu. Jeżeli wcisnę 0, to już jest za późno na to. Muszę przerwać całość Escape'em, wrócić do widoku, wcisnąć ewentualnie tutaj 0, strzałka
Shift w lewo, aby ustawić się na początku czasu i teraz ewentualnie mogę renderować animację z viewportu. Mogę w tym celu wyłączyć także overlays, aby nie było widać żadnych dodatkowych zakłóceń, no i teraz już będzie to render, który może wyglądać nawet, powiedzmy sobie, w przybliżeniu godziwie. To, co zmienia się teraz w kursorze myszki, nie wiem, czy to widać, to jest bardzo drobny element, to numerki bieżącej klatki, która się renderuje na podglądzie w edytorze czasu, czyli w timelinerze również widzę, jak zmienia mi się wskaźnik bieżącej pozycji. Teraz te obrazki, które tutaj się renderują, to są obrazki w domyślnych ustawieniach Blendera. W związku z tym warto wiedzieć, gdzie można je znaleźć. W tym przypadku klikamy w taką zakładkę, gdzie jest mnóstwo różnych obrazków, to nie to. To jest tutaj, tu jest, gdzie jest taka drukarka i na samym dole, gdzieś jak przewiniecie, znajdziecie zakładkę Output. W tej zakładce jest wpisany domyślnie katalog TMP, czyli katalog tymczasowy. Mogę tam zajrzeć, jeżeli wcisnę takie coś i zobaczę, że tam jest mnóstwo różnych śmieci, bo to jest katalog tymczasowy i tam właśnie zbierają się śmieci. Więc aby tam przejść, mogę otworzyć terminal na przykład, powiększę trochę literki, abyście je dobrze widzieli i mogę tam przejść poleceniem CD / TMP. I teraz jeżeli zobaczę, co tam jest, to zobaczę, że jest mnóstwo różnych dziwnych plików oraz pojawią się jakieś obrazki. I te obrazki to są obrazki takie jak 001 PNG, 002 PNG. To są obrazki, które odpowiadają każdej klatce, która została wyrenderowana przez Blendera. PNG to jest rozszerzenie zwykłego obrazka. Ono jest takie dlatego, że mam ustawione w tej zakładce, żeby Blender renderował obrazki właśnie jako PNG. Tutaj jest file format. Mógłbym to zmienić na coś innego, oczywiście, gdybym chciał. Tak czy inaczej, te obrazki można sobie obejrzeć, więc znowuż wejdę do tego katalogu i zobaczymy, jak wyglądają. Tak wyglądają obrazki w podglądzie. Mogę wcisnąć spację w moim programie do podglądania obrazków, no i będę widział, jak one wyszły. Nie ma zbyt wielkiej rozdzielczości, to jest 960x540 pikseli, czyli domyślnie tyle, ile było ustawione. To jest Full HD rozdzielczość, ale tylko 50% się renderuje. W związku z tym możecie sprawdzić, jak wyjdą wasze rendery w takim podglądzie i dostaniecie obrazki. Mogę także wybrać sobie z menu coś takiego jak render i jest tutaj View Animation, Ctrl F11. Jeżeli miałem jakąś animację już wyrenderowaną, to w tym momencie mogę zobaczyć ją w osobnym oknie. Jest takie niewielkie okienko, w którym mogę obejrzeć cały proces. I te obrazki są wyświetlane bardzo szybko, jeden po drugim. Blender wie, gdzie się znajdują, ponieważ ścieżka była tam podana. Teraz mogę kliknąć tutaj w to okno, zatrzymać tą animację i wtedy obserwować mogę również numer klatki na samym spodzie tego okna, w takim stylu stop klatki. Przesuwając myszą w lewo i w prawo, mogę obserwować tą animację w każdą stronę tak naprawdę i przyglądać się dokładnie temu, jak ona wyszła. Jeżeli powiększę takie okno, to widzę wszystkie szczegóły. Mam nadzieję, że to już jest dosyć zrozumiałe. Escape'em wychodzę z tego trybu, no i jest elegancja. Mogę teraz włączyć sobie z powrotem wyświetlanie overlayem dodatkowych narzędzi. To, co mam w tym menu jeszcze, to jest to, co już powiedziałem. Jest ostatnia opcja, to jest Area. Area dotyczy obszaru. To jest ten obszar widoku 3D. I ten widok 3D mogę w pewien sposób jeszcze zmienić. Mogę nim zarządzać. I ta ostatnia opcja pozwala mi na takie zarządzanie właśnie. Zobaczcie, co tu jest. Mogę na przykład podzielić ten obszar poziomo lub pionowo. Jak chcę podzielić pionowo, wybieram opcję, pach, już mam podzielony na dwa obszary. Mówiłem o tym w jakimś innym materiale, jak można łączyć te obszary. Mogę także wybrać sobie stąd coś takiego jak Quad View. W tym momencie widzę cztery widoki naraz i one są oddzielone bardzo cieniusieńką kreską od siebie. I w żadnym z tych widoków poza jednym nie mogę na przykład kliknąć, wcisnąć środkowego klawisza myszy i obrócić scenę. One są zablokowane. Ta blokada tutaj jest po to, abym mógł oglądać tę scenę z trzech różnych stron, zawsze tak samo. A więc górę widzę z góry. Widzę także od frontu, w tym dolnym, lewym rogu oraz od prawej strony. To się przydaje. Jeżeli chciałbym na przykład przesunąć jeden z tych kubeczków, to widzę dokładnie w każdym widoku, co się z nim dzieje. Jeżeli przesuwam go w ten sposób, to widok na przykład od prawej strony niewiele mi mówi, ale widzę od przodu i od góry, że przesunięcie jest dosyć istotne. Korzystanie z tych trzech widoków bardzo ułatwia pracę. Niektórzy w ten sposób lubią pracować na stałe. Oczywiście mam także dostępny swobodny widok, to jest widok 3D, w którym mogę sobie scenę obracać, tak jakbym miał normalny widok 3D. I domyślnie w Blenderze dostępny jest tylko ten jeden widok. Mogę wcisnąć teraz Ctrl-Alt-Q i wracam do normalnego widoku, bo taki jest skrót na przełączenie tej opcji. Mogę tutaj jeszcze kilka innych rzeczy zrobić. Mam coś takiego jak zduplikowanie obszaru do nowego okna. Jeżeli wybiorę taką opcję, w tym momencie cały obszar 3D pojawia się w nowym oknie, które mogę sobie ustawić na drugim monitorze na przykład i mam wtedy większy obszar do roboty. Mogę jeszcze stąd wybrać polecenie, które nazywa się Maximize Area albo Full Screen Area. To są opcje takie dosyć często używane, chociaż może niekoniecznie znane początkującym. Gdy wcisnę Ctrl, Alt i spację,
to wtedy robię prawdziwy full screen. Zobaczcie, jest to absolutny full screen, nie ma tutaj żadnych dodatkowych narzędzi i mam maksimum przestrzeni roboczej do pracy. Jeżeli wcisnę jeszcze raz, wracam do starego widoku. Ale jeżeli wcisnę tylko Ctrl spację, to powiększam ten widok w taki sposób, że pozostaje widoczny pasek z narzędziami, pozostaje widoczne menu główne. To oczywiście ułatwia pracę. Mogę tak zrobić w dowolnym obszarze, nie tylko w widoku 3D. Jeżeli zrobię to w obszarze Outlinera i będzie to Ctrl-Alt-Spacja, w tym momencie mam Outlinera na full screen i w tym momencie najczęściej osoby początkujące błagają mnie o pomoc i uwagają, że coś nacisnęli, nie wiedzą co i coś im się takiego zrobiło, nie wiedzą jak z tego wyjść. Pamiętajcie, jeżeli coś takiego się wam przełączy przypadkiem albo ktoś wam to zrobi złośliwie, zawsze warto spróbować wcisnąć Ctrl-Spacja, a jak nie działa to Ctrl-Alt-Spacja i może się okazać, że sprawa jest dosyć trywialna. Okej. To jest chyba wszystko, co można było o tym menu powiedzieć, więc dziękuję wam za uwagę, no i do zobaczenia w przyszłości.